Witkacy w Australii, wiemy z jego listów, że odwiedził i konsula austriackiego, i konsula rosyjskiego, pytając o możliwość powrotu do Rosji, do Europy. Być może nie był do końca zdecydowany, po której stronie ma się opowiedzieć. Okazało się, że można wrócić na kontynent Ententy, czyli statkiem angielskim nie do Austro-Węgier, a do kontynentu, do tej części państw kontynentalnych, które występują przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom. Być może też, i taka jest hipoteza w mojej książce, ostateczny wpływ na decyzję Witkacego miał towarzyszący mu w podróży Rosjanin Nieczajew, profesor psychologii, który uczestniczył w Kongresie Australijskim, ale o którym nie wiedzieliśmy, że był w Rosji wykładowcą w wojskowych szkołach. Mhm. Był nauczycielem oficerów Leibgwardii, znał doskonale armię rosyjską, znał doskonale warunki w niej panujące. Witkacy razem z nim odbył podróż na statku, a potem zapewne razem podróżowali przez kilka co najmniej dni kolejami żelaznymi do Odessy i z Odessy do z Salonik do Odessy i z Odessy do Petersburga. I jeżeli Witkacy dowiedział się czegoś o armii rosyjskiej, to niewątpliwie od niego, a na pewno dowiedział się jednej rzeczy, że armia rosyjska jest słabo wyszkolona, kiepsko opłacana i w złym stanie. Natomiast na tym tle wyróżniają się jednostki Leibgwardii, osobistej gwardii cara, pułki, które są dobrze szkolone, dobrze przygotowane, dobrze opłacane i na dodatek w czasach pokojowych prezentujące takie ambicje intelektualne. Jeżeli zastanawiamy się, dlaczego Witkacy wstąpił do Leibgwardii, a nie do zwykłego wojska, to być może wpływ na tą decyzję miał właśnie Nieczajew. To mi się jakoś zupełnie kłóci z takim mitem szalonego artysty. Jak on tam się odnalazł jako porucznik właśnie i co to był za pułk, jakby pan mógł powiedzieć? Odnalazł się dobrze, tak samo jak bardzo wielu intelektualistów i artystów, którzy poszli na pierwszą wojnę światową. Witkacy nie był wyjątkiem. Polskich też, prawda? Bo tam polskich, ale również europejskich. Również europejskich. Taki brytyjsko-australijski malarz Silas, który razem odbył podobną trasę z Australii do Europy, wstąpił do wojska na ochotnika i przeżył piekło pod Gallipoli na froncie brytyjsko-tureckim. Takich artystów było wielu, w większości oni sobie dawali dobrze radę w czasie wojny, natomiast po wojnie to jak gdyby była generacja, która z tym kataklizmem wojennym radziła sobie z trudem i na różny sposób. Dla bardzo wielu z nich, tak jak i dla Witkacego, to był czas przełomu. Po wojnie stali się, z wojny wracali innymi ludźmi. A wracając do tego, co to był za pułk i jak sobie radził Witkacy. Jak trafił do Petersburga, był niewyszkolonym. On nie był nawet jednorocznym ochotnikiem, jak na przykład Władysław Anders, który też wstąpił na ochotnika do armii carskiej. Tylko że był już jako poddany rosyjski absolwent wyższej uczelni, był tak zwanym jednorocznym ochotnikiem, czyli miał jakieś tam przeszkolenie wojskowe i od razu został oficerem. Leibgwardia tak zachowywała się przed wojną. Natomiast pułki leibgwardyjskie w 14 roku jako pierwsze wyszły na wojnę z Petersburga, a Pawłowski Pułk Piechoty wyszedł jako pierwszy z orkiestrą na czele, którą dyrygował Polak. Grabowski, kapelmistrz, młody kapelmistrz z Warszawy, który prowadził ten pułk na pierwszą wojnę światową. Ale opisuje pan tutaj w jednym z rozdziałów jeden z tych lazaretów, gdzie później trafiali. O, uwaga. Jezus Maria, przepraszam. Pamiętam pytanie, które mam w głowie. Więc... Jezus, a ja przepraszam, tak? Bardzo, dzwonię. Jednak opisuje pan pewien lazaret, w którym właśnie Witkacy dochodził, można powiedzieć, do siebie, bo tych epizodów, w których chorował, dochodził do siebie, zaraz o tym powiemy, było kilka. To tam trochę taka rozluźniona atmosfera panowała, bo zdaje się, że siostry nazbyt może poważnie traktowały pielęgnację, co po niektórych żołnierzy i... Takie romanse bywały. Istotnie, ja opowiadam o lazarecie Damleibgwardii w Petersburgu. To był taki lazaret. Takie lazarety istniały w każdych koszarach pułkowych, przy każdym pułku. I do nich, do Petersburga, przyjeżdżali żołnierze i oficerowie rekonwalescenci. Ci, którzy już wyleczyli się z ran w poważnych szpitalach i przyjeżdżali na rekonwalescencję, na dodatkowe zabiegi albo na odpoczynek. Walka na bagnety, którą opisuję, nie będę pani jej opowiadał, ale zachęcam czytelników, żeby to przeczytali. Ta walka wręcz jest tutaj opisana szalenie plastycznie, naprawdę. Bo to się Witkacemu wydarzyło. To się wydarzyło.
Ta walka trwała kilka godzin i w późnych godzinach wieczornych, kiedy nad polem bitwy zapadł już zmrok, jego batalion i jego kompania otrzymały rozkaz powrotu. Zapewne z jego kompanii zostało już kilkudziesięciu żołnierzy tylko. Wszyscy pozostali zginęli i oni wrócili z powrotem na pozycje wyjściowe przez Stochot, forsując z powrotem rzekę. Gdyby Witkacy leżał ranny od pocisku, od wybuchu pocisku dużego kalibru, jak to się pisze w wielu książkach biograficznych o nim, to nie byłby w stanie wrócić przez tą rzekę. To nie było tak, że on leżał na linii frontu. Żołnierze jego oddział przeszedł rzekę, szturmował wzgórze po drugiej stronie rzeki, utrzymał to wzgórze w ciężkich walkach, a potem z tego wzgórza wracał przez rzekę, przez bagna około 1,5 km do 2,5 km. To zależy, jak wyglądały wówczas stany wód. Tego nie wiemy. Chociaż ja to dość dokładnie na mapach sztabowych odtworzyłem sobie, żeby potrafić opisać ten incydent. Więc nie była to taka rana czy taka kontuzja, która uniemożliwiła mu powrót. Pierwsza wojna światowa, o czym mało kto dzisiaj sobie, z czego mało kto dzisiaj sobie zdaje sprawę, w porównaniu do II wojny światowej, była o wiele krwawsza, o wiele dramatyczniejsza i powolniejsza, jak gdyby. Szok frontowy, szok okopowy był powszechnym schorzeniem. Oficerowie doznawali szoku, są takie relacje z frontu brytyjskiego i z frontu francuskiego, z zachodniego frontu. Oficerowie pod wpływem szoku stawali, na przykład przez 3 dni się nie odzywali, nie jedli, nie odzywali się, nie ruszali się. Albo potrafili wstać i iść przed siebie pod karabin maszynowy. I szukał kontaktów z polskimi intelektualistami w Rosji i zaczął też malować portrety żołnierzom, tak? Znaczy, myślę, że zaczął malować już na froncie. Anna Żakiewicz zauważyła, że około 15 roku Witkacy zmienił sposób malowania. Porzucił węgiel, jak gdyby, a przeniósł się, skierował się ku pastelom. Natomiast w 1916 roku, po bitwie już i po jak gdyby wyleczeniu się z tych przypadłości, bo trzeba też powiedzieć, że jak Witkacy wrócił do Petersburga w sierpniu, to już nie podlegał szczególnie intensywnemu leczeniu. To raczej on zabiegał o to, żeby uzyskać taką trzymiesięczną przerwę w służbie z powodów rekonwalescencyjnych. Oficerom Leibgwardii przysługiwał taki urlop i on się o niego starał intensywnie. Ale pan uważa, że on się kiedykolwiek na stałe wyleczył z tej choroby? Nie, z choroby nie, ale jak gdyby z szoku tego frontowego bezpośrednio otrząsnął się. W Petersburgu powrócił. W Petersburgu zapewne odnowił kontakty z rodziną i odnowił kontakty ze środowiskami artystycznymi polskimi. A wiadomo, że po rewolucji 1917 roku jego chyba głównym środowiskiem była polska elita artystyczna. Wiadomo, że przyjaźnił się z Micińskim i razem z nim podróżował do Moskwy. Odnowił przyjaźń z Szymanowskim, która została zerwana po samobójstwie Jadwigi Janczewskiej. Wiadomo też, że na początku 1918 roku wystawiał swoje obrazy podczas takiej wystawy polskich malarzy na cele charytatywne. Jeszcze bym na koniec się zapytała pana o to, czy Ignacy Witkiewicz miał jakiś wkład w rewolucję radziecką, ale chyba nie zdążymy już w tej naszej rozmowie tego też fantastycznie ciekawego wątku. Na pewno nie w rewolucję radziecką, natomiast miał swój udział, który jest nam trudno ocenić, w rewolucji lutowej, tej pierwszej, w buncie żołnierskim, w buncie żołnierzy batalionów zapasowych Petersburga, która właściwie doprowadziła do rewolucji. Z pewnością ten okres 4-letni w Rosji to był punkt zwrotny, bardzo formatywny moment dla Witkacego. I nadal najbardziej tajemniczy. Nadal najbardziej tajemniczy, pomimo że książka jest pełna bardzo ciekawych też dokumentów. Także zachęcam państwa do lektury i dziękuję panu, że pan był z nami i tak fascynująco opowiadał. Dziękuję państwu, dziękuję pani bardzo.